Was z lotniska Kraków-Balice. Wypadła mi nadprogramowa wycieczka do Hiszpanii. I jak zwykle stresa mam, że hej, za dużo się naoglądałem katastrofy w przestworzach. Brakuje mi trzeciej ręki. Pamięci kapitana pilota Mieczysława Medweckiego, dowódcy dywizjonu myśliwskiego, obrońcy polskiego nieba we wrześniu 1939. Pierwszego pilota poległego w II wojnie światowej na lotnisku w Balicach. To jest miniaturowa makieta lotniska w Balicach. A tutaj wersja z klocków Lego. Nasz lot. To tu nie wiem. Tu Ryanair. Tym samolotem będę leciał. Dobrze tu karmią. To jest naleśnik z nutellą i bananami. I z takim czymś. Zacne. Tak, podczas podróży do Hiszpanii wylądowałem we Francji, ale wszystko jest ok. Nie jest to międzylądowanie, żadne lądowanie awaryjne. Po prostu taki był plan. Właśnie szukam mojej obstawy, która zawiezie mnie do Hiszpanii. No, w końcu witam Was z pięknej, śnieżnej Hiszpanii, w miejscowości Vieja. No, przyjechałem z wiosennej Polski do zimowej Hiszpanii. Także, takie cuda dziwy. No, ten film to ogólnie jest taki wstęp. Mam w planie nagrać co najmniej jeden taki dłuższy film właśnie tu o Viei. To jest miejscowość górska, to jest takie trochę nasze polskie Zakopane, hiszpański odpowiednik Zakopanego, ale jednak jest tu trochę inaczej, nie czuć aż tak komercji, tego typu rzeczy. No, lot do Tuluzy minął spokojnie, bez żadnych turbulencji, tego typu przygód. Jest fajnie, jestem w górach. Tak, w Hiszpanii też są góry. Są to Pireneje na granicy właśnie Hiszpanii i Francji. Tutaj w tle jest już co prawda ciemno, ale być może jakoś ta moja kamerka
uchwyci pobliskie szczyty, około 3000. Także Pireneje są wyższe od Tatr. I co? Tym słowem wstępu chyba zakończę ten film. Jutro albo pojutrze będę miał więcej czasu, żeby w dzień tutaj pozwiedzać, ponagrywać. Jestem tu nie pierwszy raz. Jestem tutaj już bodaj 5. raz w życiu, także z czego za pierwszym razem byłem tutaj aż miesiąc. Także materiału do nagrywania mi nie zabraknie. A więc dzięki, pozdro i tymczasem. Siemanko. Aleś ty piękny. A jak ci się oko świeci demonicznie, diabolicznie.